Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest pułkownik Piotr Wrzański. Dziś porozmawiamy o tym, no jak dobić żmiję, jak dobić PiS. Mamy naprawdę wczoraj, od wczoraj jest wzmożenie w PiSie, ponieważ ich sędziowie, ich neosędziowie, co można było przewidzieć, ogłosili, że pan Dariusz Barski nadal jest prokuratorem krajowym, co jest oczywistą bzdurą. Natomiast to, w jaki sposób Bodnar, minister Bodnar i Dariusz Korneluk walczyli z, tym, z tymi orzeczeniami, z tymi wyrokami, w jaki sposób czekali na tą egzekucję, bo oprócz tego przegrali też sprawę aresztową Marcina Romanowskiego, który sąd okręgowy potwierdził, że ma on immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, co jest. Kompletną nieprawdą. Ja przypomnę, że e, kilku naprawdę wybitnych polskich e, profesorów, karnistów e, się wypowiedziało. Między innymi e, profesor Andrzej Col, e, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Marek Safian, były prezes TK, były prezes Sędzia CUE. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, profesor Ewa Łętowska, profesor Włodzimierz Wrubel, nie profesor, przepraszam, preze, prezes Sądu Najwyższego Włodzimierz Wrubel w stanie spoczynku. Także pan profesor Wojciech Sadurski. To byli autorytety, które dokładnie wytłumaczyły dlaczego ten immunitet nie obowiązuje. Ja przypomnę, że immunitet członka Rady Europy, który Polska zaakceptowała obowiązuje tylko i wyłącznie i zastępcy członka na czas sesji i w drodze do parlamentu i w drodze z i to jest kluczowe, szanowni państwo, bo gdyby to miał być immunitet ciągły, jak wynika z tej decyzji wczorajszej Sądu Okręgowego w Warszawie, to byłaby to, to nie byłoby takiego zaznaczenia, że w drodze również obowiązuje, no bo, no bo po co byłoby w paragrafie, że obowiązuje w drodze, skoro obowiązuje ciągle. E, tutaj logiki trudno przy, sobie szukać. Mamy ewidentne wpływy zaplecza pana Marcina Romanowskiego, który po prostu którego patroni polityczni, zawodowi po prostu użyli naprawdę wielkich, wielkich nacisków. W tym wzięła udział na początku Wirtualna Polska, ONET.pl, w tej całej hucpie, w tej bezczelności, żeby doprowadzić do tego uznania fikcyjnego immunitetu. To jest raz. Dwa, sędzia sprawozdawca, neosędzia, który został najpierw wyłączony z tej całej sprawie, znaczy najpierw został niewyłączony po wniosku prokuratury, po czym z urzędu został wy, wyłączony przez sędziego, po czym decyzją prezes Decyzją szefowej wydziału, został z powrotem włączony. Tu mieliśmy, Szanowni Państwo, gigantyczne nadużycie. Człowiek, który podpisał listę poparcia do NEO-KRS, czyli usankcjonował istnienie ciała, które podaje się za Krajową Radę Sądownicą w rozumieniu konstytucji, nagle został udany uznany za obiektywnego sędziego do rozpatrywania naprawdę wrażliwej sprawy politycznej. O, o co on zrobił? On sobie ogłosił po tym, jak przyjął tą sprawę, że idzie na urlop na prawie dwa miesiące. I wiecie państwo, to wystarczy, to powinno było wystarczyć do tego, żeby go od tej sprawy odsunąć. To, jest to sprawa niecierpiąca zwłoki. Prokuratura mówi o groźbie i matactwa, a facet mówi, zajmę się z tym po dwóch miesiącach, jak wrócę z urlopu. Więc to, to, to była kpina. Ja mam wrażenie, panie pułkowniku, że to jest takie pokazywanie naszym ludziom do księdza Orszeskiego: wytrzymaj jeszcze trochę w tym areszcie. Ty nic nie mów, ty nic nie mów, zobacz co się dzieje. My wciąż walczymy, wciąż jesteśmy w stanie dużo osiągnąć. Czekajcie, nie pękajcie na robocie. Zobaczcie, Marcinowi pomogliśmy, wam też pomożemy. No krótko mówiąc, Bodnar jest za słaby. Ja jeszcze dodam i połączę to, że dziwnym trafem dzień przed tą kompromitacją prokuratury zaatakowano Giertycha, tak jakby ktoś chciał położyć go ogniem artyleryjskim, żeby ktoś nie wpadł na pomysł suflowania. Donaldowi Tuskowi, że no może by jednak wziąć faceta, który będzie miał troszeczkę cięższą rękę do rozwiązywania tych spraw i nie będzie po prostu deliberował, nie będzie się bał odpowiedzialności swojej, tylko po prostu będzie robił to, do czego się zobowiązał w kampanii wyborczej i to, co mu dyktuje wykształcenie prawnicze. Panie pułkowniku, no jak, jak to posprzątać? Panie Janku, drugą częścią to odpowiedzieć mogę, ale pierwszej części tak sobie nie rozumiem. Absolutnie nie rozumiem, nic, nie zrozumiałam nic z tego, co pan mówił, wymieniając znane nazwiska w pierwszej części. I nie tylko ja tego nie rozumiem, jakieś 10 milionów ludzi również nie rozumiem tego, tak prawdę mówiąc. Bo proszę mi wybra wybaczyć, ale te. No ja tutaj nie mogę nazwać, jak to z przyjemnością nazwał, to yy, blablanie po prostu, chociaż nie, wymyśliłem dzisiaj takie piękne słowo, słuchając. Yy, Wystąpienia, sobie przypominając, wystąpienie pana posła Szlapki w Sejmie, który mówił, co jest dla mnie najbardziej oburzające, to jest ta wasza hipokryzja i zakłamanie, bo to pan był wiceministrem w rządzie Mateusza Morawieckiego, wiceministrem spraw zagranicznych i pana Rała, i to wasza przemyślana polityka była liberalna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nazwałem to. Bodnarowatą szlapkowatością, proszę państwa, to wystąpienie, bo takie wystąpienia są wszędzie od posłów, których łaskawie 10 ponad 10 milionów ludzi wybrało, proszę państwa. Niestety, to się, to się to, do tego wszystkiego. I to, co Pan mówił między innymi, jest taką właśnie podnarowatą szlapkowatością, bo proszę wytłumaczyć. Osobom, które zostały skrzywdzone w powodzi i które rzeczywiście ucierpiały w tej powodzi, co wczoraj pokazywałem na sześciominutowym fragmencie nagranym zebrania w Górze, Rady Miasta w Jeleniej Górze, gdzie nawet władze z prezydentem nie zaprzeczyły tego, że w momencie, kiedy już było polecenie z Warszawy 11, 12, 13, 14, kiedy już to dochodziło, oni bawili się, na imprezie z okazji jakiejś chwili. Poproszę wytłumaczyć zwykłym ludziom, którzy ucierpieli w tej powodzi, że ich władze, prezydent i tak dalej, że jedna z bliskich krewny, jeden z bliskich krewnych prezydenta jest w praktycznie przy spółce odpowiedzialnej za wody i że oni rządzą miastem i zarabia kupę pieniędzy. Że osoba, która jest również odpowiedzialna za bezpieczeństwo, steruje tą firmą zdalnie z Hiszpanii za 30 tysięcy miesięcznie, co zostało udowodnione. A w rezultacie atak jest na tego człowieka o nazwisku Bustowski, który się rzeczywiście jest to śmieszne. Ja się tam śmiałam z parówek, ale wczoraj powiedział: dwa razy 24 jest I film, sześciominutowy film z tego, z tego fragment tego, tej sesji Rady Miejskiej, bo całość jest przerażająca, pokazuje, jak to wygląda. Tak naprawdę, jakie państwo stworzył PiS, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że oni tak trochę atakowali ten PiS przedtem, ale kiedy dostali od po 10 tysięcy podwyżki, to natychmiast zaczęli kochać PiS. To było kilka lat temu ta podwyżka. I proszę wytłumaczyć to, co pan mówi ludziom, że po tych obietnicach, które miały być 15 października, o których się mówiło, pozwolono na to, żeby. Żeby weszła w, w obieg społeczny nazwa koalicji 13 grudnia, pozwolono na to, żeby Telewizja Republika robiła co chciała, pozwolono również na to, żeby ta propaganda przeciwko Donaldowi Tuskowi, bo to jest też pewna różnica, którą zaraz wyjaśnię, pozwalała na coś takiego, żeby onet, który wczoraj podał artykuł, ludzie ten artykuł znają z tytułu Złe wiadomości dla powodzian, firmy zapłacą podatek odszkodowań. Z treści artykułu, którego już nikt nie przeczyta, że o firmy muszą opodatkować odszkodowania za zliczone, ponieważ nie ma jeszcze żadnego tam uregulowania i tak dalej. I doradcy podatkowi mówią, że tak będzie, jeśli nie będzie uregulowania, a nie wiemy, czy rząd porządnie powiedział, czy pracuje na tym, żeby nie było od tego podatku i tak dalej. I robi się z tego niesamowite od razu afera. I to wszystko bije. Pan dzisiaj napisał w wieściach 24. To nie ja napisałem, to dziennikarze. A, a to dobrze, to dziennikarze, no, ale pan, w sensie, że pan jest redaktorem tego. No czy pan, ja wszystko, jakbym nie miał czas, żeby wszystko czytać, co oni piszą, to. No tak, ale ja, ale to nie no, ja wiem o tym, że pełzający zamach stanu Kaczyński chce obalić legalnie działający rząd. Wieś, rząd. Nie, nie on, ale z koalicjantami. Ewidentnie to widać. Jeżeli dopuszcza się do sytuacji, żeby członkowie koalicji z lewicy gościli regularnie, w TV Republika i na napieprzali y, mogę powiedzieć na pieprzali Nie, nie może pan. Ale już no, pan, pan, pan powiedział, no to to, 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 pan, to, 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 to niech pan na, na drugi raz unika. No. Dobrze. I nadawali i nadawali na rząd. To co wy chcecie na miłość boską? Ja u pana jeszcze w czasie przed wyborami wyraźnie ostrzegałem przed tym, co będzie. Znam pis bardzo dobrze. Nie ukrywam z nigdy i nie ukrywałem swoich. W związku z PiS do 2017 roku. I naprawdę od 2017 roku zacząłem, działam przeciwko im trochę inaczej, niż, to, niż robią to różne Pablo Moralesy, docne Zmiany i inne Moniki, i inne tamte, jak one, czarne mamby, które pamiętam z Hejtu wobec mnie w 2017. Inaczej, bo to nie jest, bo to nie jest gadanie w internecie. To nie o to chodzi. W internecie, szczególnie, being out of range, czyli będąc poza zasięgiem, absolutnie gdzieś za granicą i tak dalej, to jest łatwo. Zróbmy coś w tym momencie. To, co robi Bodnar, jest jakimś dla mnie totalnym bezsensem, bo nie rozumiem zupełnie, dlaczego odsunięto i nie awansuje się panią Ewę Wrzosę. Dlaczego się utrzymuje 15. Przeciw. Dlaczego się utrzymuje 15 postanowień dyscyplinarnych, które mógłby prokurator jednym ruchem zlikwidować? Po to tylko, żeby ciągnąć, żeby ją nigdzie nie mianować. Dlaczego nie chce się? Dlaczego się rozpoczyna neutralizację? Dokładnie neutralizację Romana Giertycha. Nieważne, co kto mówił. Nieważne, że Bustowski kiedyś gadał o parówkach bzdury, ale jeśli powiedział dwa razy dwa jest cztery, to jest prawda. Ważne jest, co jest teraz. Czy wy naprawdę chcecie, żeby, przyszło, żeby przyszedł PIS 2.0, który będzie czymś w rodzaju NSDAP? Oni przyjdą, bojówki już są. Ja dzisiaj opublikowałem zdjęcie pochodu USA, pisząc, że to jest Straż Obywatelska, bo, tego, bo tylko pan Waldemar Kuczyński zauważył to, co się dzieje w tle. Zauważył, że powstaje coraz bardziej popularna straż obywatelska, która demoluje hotele, bo mieszka kilku ciemnych, i tak dalej, i tak dalej, i zaczynają się robić bojówki. Chcecie tego, to róbcie. Pyta mnie Pan, co zrobić? Nie pisać w internecie bzdury, nie słuchać tych posłów. Ludzie potrafiliście wyjść na ulicę. I to, co ja mówię, mówię z pełną odpowiedzialnością, również tego, że za to odpowiem, że ta władza, ta władza i służby tej władzy, i w stosunku do mnie pan Boddar nie będzie miał żadnych zahamowań, że działa niezgodnie z konstytucją, niezgodnie z prawem, i pierwszego mnie wsadzi do pierdla po prostu. Pierwszego. Pierwszego. Dlatego, że tak ta działa władza, bo jestem łatwym celem i trzeba pokazać, a jeszcze powiedzą były pisowiec te wszystkie rzeczy, powiążą mnie tego, dodadzą do tego esbek i będzie idealnie tak samo. Zrozumcie. Gdzie są wasze błyskawice? Gdzie jest to wszystko? Przestańcie się kłócić o głupoty, przestańcie się kłócić o LGBT, przestańcie się kłócić o aborcję, bo tam są różne rzeczy różne rzeczy. Większość z was poparła tuska, a nie PO. Bądźmy szczerzy, to, czego ta władza nie rozumie, to było głosowanie negatywne przeciwko PIS i ja też w tym uczestniczyłem. Przeciwko PIS, a nie za PO, której nie cierpię. Ponieważ w tej chwili, po Bodnarze, po tym co się dzieje, widać wszystkie błędy i całą patologię Platformy Obywatelskiej z ośmiu lat jej rządów. Dokładnie. Tylko, że ta patologia jest szkodliwa dla Polski, bardziej, że jej sytuacja międzynarodowa, o czym wspomnę, też nie jest zbyt przyjemna dla nas w tej chwili. Dlaczego nie chcecie wyjść na ulicę? Dlaczego nie chcecie? Głosowaliście na Tuska. Tak, Tusk chce, czegoś się nauczył. Poznam tą Unię Europejską i wierzę głęboko, że on chce, tylko że on jest sam. Kim on ma walczyć? Szłapko, szlapko? Tymi, którzy poszli sobie do Unii Europejskiej na bezpieczne, na bezpieczne środowisko? i chle i piją w Unii Europejskiej razem z tymi, których teoretycznie mają ścigać? Za wasze pieniądze? Kim wy chcecie? Nauczycielem optatuowanym, który pisze głupoty w internecie, ale co on robi? Nic. Wyjdźcie na ulicę. Jest w Warszawie cztery adresy do zablokowania na jeden dzień, żeby im pokazać po prostu, że ludzie, ludzie ich wybrali. Ludzie wybrali Donalda Tuska i ludzie mogą go albo wesprzeć, albo usunąć. Ja nie wzywam oczywiście do żadnych niepokojów społecznych. To są pokojowe manifestacje. Są cztery adresy, które odetną na jeden dzień przynajmniej i propagandę przestraszą i pokażą, czym jest siła ludzi. Skoro potrafiliście zrobić tak wielkie manifestacje z okazji błyskawic i tak dalej, zróbcie teraz. Zróbcie to samo. Oni zrobią. 11 listopada będziecie tutaj mieli cyrk na stofajer Przestańcie w końcu wystawiać któryś policzek, bo wystawiliście, bo dostaliście w jeden, wystawiacie drugi, w który dostajecie, a trzeciego policzka już nie macie. Chyba, że te z tyłu dwa policzki jeszcze wystawicie, bo jeszcze można was potem wszystkim po, po tego. Zastanówcie się, pokażcie tej władzy, wesprzyjcie ją. Wszystko, co. Wszystko, te całe. To, co Pan mówił, ten cały wstęp i tak dalej, jest niczym, dlatego że. Tak naprawdę już widać wyraźnie, wszystko można zrobić zgodnie z prawem. I nie, łami, nie łamiąc prawa, trzeba tylko chcieć i być zdecydowanym. Niestety nie ma w rządzie nikogo. Dlaczego nie wyjdziecie na ulicę? Ja dzisiaj, dzisiaj chociaż wszyscy mówią na 15, a ja dzisiaj upiekę kaczkę. Po raz pierwszy zresztą upiekę kaczkę, bo chcę zobaczyć to. Piekę kaczkę w gardzku rzymskim i się dobrze upieczy. Jestem pewny, tą kaczkę już trzeba piec. Już trzeba. Dlaczego nie wyjdziecie na ulicę? Dlaczego nie zademonstrujecie poparcia? Ale bez tych waszych areczków, kini, bez tych waszych różnych małgorzatek, bez tych waszych posłów, im też trzeba pokazać, że, że tak naprawdę to wy im płacicie. To nie te czasy, bo co? Wrócą do swoich sejmów i będą gadać głupoty, te wszystkie kiniusie, te wszystkie, wszystkie ki, jakieś tam inne kingi, jakieś inne, i będą gadać głupoty o szeregowym pośle Kaczyńskim i nic się nie dzieje. Ci obtatowani nauczyciele będą sobie pisać. Zastanówcie się, dość Pablo Moralesowania, dość nocno zmienia, zmieniania, prawda? I dość czarnomambowania w internecie tym się nie zwycięży. Tym się nie zwycięży. Zwyciężyliście dlatego wtedy, 15, bo część takich jak ja, mimo że wcześniej, zostało przekonany i machnęło ręką, wzniosło się ponad własnej idiosynkrazji. Po prostu, żeby zniszczyć to, co szykuje PiS. Ale efekt jest zupełnie odwrotny. Wzmacniacie PiS. Audentycznie wzmacniacie PiS. Jeżeli nie będziecie potrafili tego zrobić, Ktoś ma odwagę powiedzieć to, co ja. Nikt. Będziecie mnie tylko i wyłącznie hejtować, gadać, ale to trzeba zrobić. Trzeba pokazać waszym posłom przede wszystkim, nie tym pisowskim, Romanowskim, tym samym Goską, Ziobrą i tak dalej. Nie, im już żeśmy pokazali. Trzeba waszym posłom pokazać, że wy im płacicie. Ich psim obowiązkiem jest nie to, że się pojawi i będzie szlapkował. Czy będzie jakaś kobieta krzyczeć, a bo mnie policja tutaj dotknęła, blondynka, nawet ładna. I co z tego? I cieszyć się, bo żyje na państwowy kosz razem z mężem. I nic z tego nie ma. Trzeba im to powiedzieć. Skoro my im płacimy, to wymagamy. A co ja widzę? Pustą salę. Pustą salę, komisję, gadanie hołowni. Trzeba im po prostu pokazać, trzeba również koalicjantom Tuska pokazać, że ich los zależy od nas. Od tych 10 milionów ludzi. Trzeba pokazać PSL-owi, który od 30, ja już nie powiem, od 30, bo jeżeli chodzi o PSL, biorąc pod uwagę ZSL, to od 70 lat rządzi, rządzi, rządzi regionami i dlatego tak jest w tym momencie. Trzeba im pokazać. Trzeba im, im przypomnieć Pawlaka, Burego, wszystkie inne rzeczy. Dlaczego tego nie potraficie, nie chcecie? Na kogo żeście głosowali? Na no, tych samych prezydentów miasta, którzy się będą bawić i których znajomi, krewni i znajomi Królika będą z Hiszpanii za 30 tysięcy miesięcy nadzorować, nadzorować katastrofę w Polsce? To, chce, to chcecie? Zastanówcie się. Zastanówcie się co wy robicie tak ta dobrą sprawą. Oczywiście to, co ja mówię, zaraz zostanie potraktowane tak, jak już powiedziałem. Służby specjalne, w których rządzą ci sami ludzie. Mogę wam powiedzieć, że częścią agencji wywiadu i agencją wywiadu rządzą ci sami ludzie, którzy są odpowiedzialni za respiratory, bo bez nich by nie było za wizy, za legalizację i ukrycie handlarza respiratorami, którego, który podobno zmarł w Albanii. Tak samo dla dobra służby, ale nie dla dobra kraju, bo dla dobra kraju jest w tej chwili zamknąć tych wszystkich, tych wszystkich bandytów. P.O. Jeśli chce się odrodzić, musi zrozumieć wszystkie błędy, które zrobiła 8 lat temu. I powtarzam, nie chodzi o to, żeby na jakimś wiecu zrobić wiec poparcia i powiedzieć, o, bo ci pisowcy są źli i tak dalej, bo to już wiem. Tutaj ja o to, żeby zrobić wiec i pokazać naszym posłom, waszym posłom, im wszystkim, że zależą od nas. I idą wybory prezydenckie i mogą być niesamowite numery, bo wcale nie musi wygrać kandydat KO. A śmieszy mnie jeszcze to, że neutralizacja Donalda Tuska idzie bardzo szybko, bo już wszyscy zaczynają mówić na temat zrobienia go prezydentem. A przykro mi, prezydent w Polsce to jest tak zwany cienki bolek, proszę państwa. Autentycznie cienki bolek i nic tak naprawdę nie może. To się dzieje. To się dzieje w tej chwili. Jeśli tego nie zrobicie, to przegraliście. To już wasza sprawa. Ja będę sobie mówił, co chcę, pisał książki, e, gdziekolwiek, m, żebym przestał w ogóle gadać. Tego typu rzeczy będą to musieli to mnie zabić. Jest... I zabiją. Co się stało? Nie no, to jest. Zacznijmy od tego. Ja tylko też przypomnę, szanowni państwo, wszystkim, że jest książka pana pułkownika Piotra Wrońskiego. W poniedziałek dojeżdża do dróg. Szanowni Państwo, kto jeszcze nie czytał, to może, a woli posłuchać, to audiobooki są na Empik Go, na Legimi i na Audiotece od wczoraj. Więc. To tylko takim tytułem e, przypomnienia, a ja e, zwrócę uwagę na to, że kontrrewolucja, bo to jest kontrrewolucja. E, I tutaj już zacytuję Tomasza Lisa, albo przyspieszę, albo zdechnie. On napisał rewolucja, to jest niewłaściwe słowo. Rewolucję zrobił w 2015 roku Jarosław Kaczyński. Zrobił de facto zamach stanu, to znaczy obalił Trybunał Konstytucyjny, następnie zaczął. Uchwalać prawo niezgodne z konstytucją, zaczął przerywać kadencje, szczególnie przerwanie kadencji prawdziwej Krajowej Rady Sądownictwa w 2017 roku, doprowadziło do wprowadzenia do systemu około 3000 sędziów, z których Część ta, która, którzy wkraczali do, do sądów po aplikacjach, to jest, powiedzmy sobie, nie jest żaden problem. To są ludzie, którzy po prostu no, nie mieli innego wyjścia jak pójść przez tą drogę, przez Krajową Radę Sądownictwa, ale chodzi o wszystkich, którzy poszli do sądów najwyższych, do sądów okręgowych, sądów apelacyjnych. No, ci e, powinni w najlepszym wypadku wrócić na swoje miejsca, a ci z Sądu Najwyższego po prostu poszukać nowej pracy, bo sędziami nie są. I tutaj, e, ja powiem tak, co robi, nie wiem, pan zobaczy, jaka jest ciekawa rzecz. Mamy taką sytuację ewidentną od grudnia 2012 -2022 roku, kiedy pan komendant policji Szymczek dopuszcza się przestępstwa niemalże jawnie, publicznie. Wysadza pół komendy na głównej w Warszawie, przemyca granatnik. Co wiemy, co wiemy, bo to są zero-jedynkowe rzeczy. Przemyca granatnik do Polski. Następnie bierze go, wprowadza do komendy, następnie detonuje go w komendzie i następnie nie wzywa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie wzywa Straży Pożarnej, nie wzywa policji, remontuje to bez zgody nadzoru budowlanego. No, szereg zero-jedynkowych zarzutów i konia z rzędem temu. Yy... Czemu y, trzeba było 9 miesięcy czekania, aby te zarzuty postawić i dopiero w sierpniu gdzieś ktoś sobie przypomniał o całej sprawie, jak prowadzący tu, tą sprawę, którym był jakiś człowiek od Ziobry chciał to umorzyć. Kiedy sprawa jest ewidentna. Przerwę Panie Janku dlatego, że powiem wprost. Postawienie zarzutów nie oznacza skazania i postawienie zarzutów jest także propagandowym zabiegiem wobec wkurzonej opinii publicznej. Przykro mi. Tak to wygląda. Natomiast... Ja dowrócę do tego, bo, a to, co Pan mówi, to jest prawda. Facet przemycił granatki, wywalił pół komendy, mógł w rezultacie, jak ktoś wie, gdzie jest komenda główna w Warszawie, więc gdyby inaczej ten głośnik ustawił, to wyleciałoby przez okno i walnęło w dom mieszkalny naprzeciwko, dokładnie byłyby ofiary, więc to jest w ogóle cud, że nie było żadnych ofiar. E, tak na, e, o to wychodzi. Ale efekt krytykowania tego i tego, co ja mówię. Za to, co ja mówię, na mnie się wszystkie siły, policje tajne, jedno i dwupłciowe, na mnie się rzucą, bo ja śmiem wzywać do niepokojów społecznych. Ja nie wzywam do niepokojów społecznych, tylko do protestu, do zamanifestowania zgodnie z demokracją i zasadami demokratycznymi, zama, zama, zamanifestowania ponownie woli narodu, tego suwerena cholernego, którego nazywam debilerenem i będę dalej nazywał. Tak to wygląda. Ale co ja mnie za to spotyka? Próba krytyki tych wszystkich chwalców, którzy budują pomnik Donaldowi Tuskowi, gdzie wczoraj ktoś napisał, że Bóg nam zesłał Donalda Tuska, Jezus Maria, to wszystko z, z, z właśnie o tych Pablów Moralesów, co ja słyszę. Nie mogę, już skończyłeś swoje przybłędo. To zgaś świeczkę w wychodku, bo spalisz budkę i będziesz musiał w rowie. Wiadomo. Hejt o wiele większy leci na mnie od tej strony za to, co mówię, niż od strony PiSu. I PiS się śmieje, bo to jest idealnie to samo. To wybraliście? To wybraliście. Pan mówi o Szymczyku. że pana, w normalnym państwie ten człowiek, on by nawet nie był stójkowym w policji. Tak jak większość nominatów PiSu. Ja trochę wiem, kogo nominowali. Jeżeli nominuje się na wysokie stanowiska, nominuje się ludzi, którzy zostawali w blaszankach, zwozeni w pijanym widzi i w delirium tremens, z placówek, mianuje się ich na wysokie stanowiska, a władza to utrzymuje. Jeżeli się robią takie, takie rzeczy, jeżeli się jeżeli się po prostu różnych przekrętowców i tak dalej chroni, a obecna władza ich nadal zatrzymuje, I ja słyszę od ministra spraw wewnętrznych, jak wspaniale działa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która, która dopuściła do działania Pabla Rubcowa, bo to pisowska Agencja doprowadziła. Po zajęciu go nie zrobi nic bo z tego, co widziałam w Polsce. I doprowadza się, i tych ludzi się odznacza, i tych ludzi się nazywa sami, i tak dalej, i tak dalej. No, dalej. To jest na tym polega. To na tym polega, jeżeli ktoś. Kto kurde, nie, nagle zaczyna mnie czytać i nagle odkrywa jakieś różne dziwne rzeczy i zaczyna, zaczyna gadać o tym, że ja jestem SB i trzeba tego, i trzeba tutaj. To nie o to chodzi. Tu chodzi o ten kraj. Tu naprawdę chodzi o ten kraj, bo jeżeli teraz mówi się w kółko, muszę słychać, słuchać propagandy, że tutaj trzeba zgodnie z prawem, tak, trzeba zgodnie z prawem, bo oczywiście wszystko można zrobić zgodnie z prawem, tylko szybko, tylko szybciej. Jeżeli słucham tutaj, że my będziemy tutaj, nie będziemy i tak dalej, tacy czy nie jesteśmy pisemita i różne rzeczy, że musimy ich zrozumieć, pobratać się. Nie da się pobratać. Ten kraj został tak podzielony przez PiS. PiS zrobił tak numer, którym się nikomu nie śliło. To są dwa plemiona, których i w tej chwili jest sytuacja tertium non datur. Albo my, albo oni. Co chcecie? Albo my, albo oni. Bo, którym, no. bo przyjdzie leśniczy i wywali was wszystko. no właśnie, to jest to coś, czego, czego nie mogą zrozumieć tego, że po pierwsze, mamy sytuację taką w której wszyscy mówią, dobra, spokojnie to przemęczymy się, zawbijemy zęby w blat i jeszcze czekamy te 300 tam dziesięć dni z Andrzejem Dudą a potem przyjdzie nasz człowiek i my już to wszystko posprzątamy a co będzie jak nie przyjdzie i, oni tego, to, to, i to jest to coś, co mnie szokuje jest plan, który my nazywamy planem wywiadu, za co nam wysyłają nam przeróżne dziwne, zabawne treści. Chodzi o wybór generała Romualda Andrzejczaka na prezydenta. Jest to przygotowane, ma to się odbyć w taki sposób, że wejdzie on do gry jako ostatni kandydat kandydat, którym ma pogodzić zwaśnione plemienia PiS i Platformy Obywatelskiej. Ma go wspierać w bardzo dziwny sposób Krzysztof Stanowski, który będzie prowadził kampanię wyborczą swoją, a potem na 5-7 dni przed końcem kampanii przekaże mu poparcie, po prostu jako temu godniejszemu, tak to zostało wymyślone. Liczą, że w ten sposób udałoby się zebrać wystarczające poparcie na wejście do drugiej tury, a w drugiej turze z kandydatem koalicji obywatelskiej będzie pełna mobilizacja, no bo to jest kandydat pan Andrzejcza, którego może po, po, poprzeć wyborca konfederacji, który poprzeć wyborca Pisowski jako kontrę do wyborcy koalicji obywatelskiej. I to jest tak, tak, to zostało to wymyślone, zaplanowane jako blokada, no bo ceną za to za ten wybor Wybór ma być wstrzymanie rozliczeń i obrona to jest najbardziej ciekawe, bo wiecie państwo, ja zadałem pytanie, dlaczego prokuratura nie podważa w ogóle konstytucyjności tego idiotycznego prawa o prokuraturze, że nie można nikogo zwolnić z kierownictwa prokuratury krajowej bez zgody Andrzeja Dudy. Ja się pytam, czy gdyby w spadku dostalibyście od Andrzeja Dudy i PiSu ustawę, w której oni by napisali, że nikogo nie możecie z resortów zwolnić bez Andrzeja Dudy. To czy byście to honorowali, czy byście zwalniali i wysyłali do sądu pracy? I to jest moje pytanie: gdzie jest ta granica? I usłyszałem jedną rzecz, że im się ta ustawa. O braku zgody. Ta ustawa betonująca im się bardzo podoba, tylko muszą, chodzi o to, żeby byli właściwi ludzie zabetonowani, czyli oni nie chcą demolować tej anty, antykonstytucyjnej ustawy pisowskiej, bo sami chcą, niektórzy z nich chcą po prostu się na, na niej oprzeć. Że mamy tutaj po prostu do czynienia z takim, z takim no niestety, brakiem zdecydowania w kasowaniu pisu, którym podyktowane są osobiste interesy. Panie redaktorze, ale to jest na tej zasadzie, bo musimy się obronić. bo Proszę Państwa, większość przekrętów, które zrobił PiS przez te 8 lat, instalacji ludzi w regionach, przepraszam, ja zaczynam mówić, w regionach, jak Białorusi, w powiatach, no ale no, w regionach, no, no, no Bożego lokal w lokalnych, wśród lokalnych władz, instalacji ludzi, betonowaniu tego układu, nie da się zrobić bez słów specjalnych. Autentycznie nie da się zrobić. Wymyślicie, że wizy, jak ktoś wie, jak działają, jak działają wywiady, jak działa rezydentura, jak ktoś wie, gdzie są na przykład oficerowie ABW na placówce na przykład jako łącznicy, poza oficerami wywiadu różnych wojskowych, cywilnych. Jeżeli ktoś o tym wie, a no oczywiście nie zdradzał tajemnicy, że, bo nie jest tajemnicą, że są, nie mówię tylko gdzie, to potrafi zrozumieć, że bez wiedzy służb nie dało się zrobić. Afery wizowej, respiratorów, maseczek, lockdownu. O tym już zapomnieliście. Nie dało się doprowadzić Morawieckiemu do 250 tysięcy zgonów podatprogramowych i rozwalenia całej polskiej służby zdrowia, za którą teraz płaci Tusk. Nie da się, nie da się, nie dało się doprowadzić do takiej sytuacji międzynarodowej, że trup z Zołęckim dogaduje się już Poza Polską zupełnie a Polska jest traktowana jak jakiś taki śmieć, mimo tego, co chce zrobić ten. Mimo to, co chce zrobić, mimo tego, co mówi Sikorski, proszę Państwa, mnie wczoraj ktoś napisał, żeby podziękować Pisowi za wpuszczenie nas w kanał korzystny dla Ruski, to Komentują to spotkanie. I od razu musiałem powiedzieć jakieś tam. Tutaj ktoś mi tam od razu napisał, że co ten PIS, wszędzie ruski i tak dalej. To ja mam pytanie: kto popiera Trumpa i dał zeleńskiemu order? TUS. Kto wchodził Ukraińcom? TUS? Kto stał z dwoma patykami w pustym polu? TUS? Kto materializował? Przypomnijmy że, te, po... przypomnijmy, że te dwa patyki w pustym polu to miały symbolizować e, pamięć Wołynia. o polskiej. Po... Kto neutralizował przez 8 lat wszystko, co związane było z wołyniem? TUS? Kto oddał całą broń u Tusk, Mam wymieniać dalej? Mam wymieniać, mam się powoływać na przemówienie dudy 15 sierpnia 2022 roku, w którym wyraźnie powiedział, że rozbroiliśmy się i daliśmy Ukraińca wszystko. Mam przypominać, mam przypominać o, o, kto odwołał konferencję, konferencję dotyczącą Wołynia w 2022 i 2023. Kto? A jeszcze wcześniej, w 2016, czego sam byłem świadkiem, Tusk? A może przy może pamiętamy, kto pierwszy powiedział o Wołyniu i w ogóle ostatnio na, w szczeblu, na szczeblu międzynarodowym? Sikorski i Tusk. O konieczności tego. To było powiedziane explicite. I teraz Trump, który prawdopodobnie zostanie prezydentem USA, spotyka się z Zełęskim poza nami. A my się nie liczymy. Nawet Dudzie powiedział, że się nie spotka, bo jakoś Stwierdził, że nie musi się spotykać z Dudą w polskiej Częstochowie, bo ma to gdzieś tak na dobrą sprawę. Ale spotyka się z Załańskim. No więc proszę bardzo. Zobaczcie. I, I do tego zobaczcie jak naprawdę chcecie to będzie u mnie. Po, prostu. po prostu. Oczywiście ja mówię trochę emocjonalnie w ten sposób, to zawsze można powiedzieć, że jestem wariat, bo jestem bo niech tak będzie, możecie mnie uważać za wariatę, to już robią ze mnie wariaty, ale PiS 2.0 coraz bliżej, ja naprawdę ich znam I teraz to, o czym Pan mówił. Nie wiem, kto to jest generał Andrzejczak, będę brutalnie szczery. Nie wiem. Były, 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 nie... Były, były dowódca, były dowódca e, polskich wojsk, najważniejszy, e, no, e, Rajmund Andrzejczek, najważniejszy polski dowódca w latach 2018-2023, szef sztabu generalnego. Facet, który wypisał się z PiSu na 5 minut przed upadkiem, czyli przez 5 lat był tym szefem ich sztabu. No potem oni zrobili taki numer, że on na początku września 2023 roku po prostu zabrał swoją torebkę, jak kiedyś, redaktorkę Jakubowska i wyszedł ze sztabu. I powiedział, że mu tam dał do zrozumienia, że mu się PiS nie podoba. Natomiast to było ewidentnie zrobione jako polisa ubezpieczeniowa, i to widać po prostu. My teraz mamy informację, że po prostu wywiad postanowił ratować, co się da, że na przednówku po prostu szacowali, że PiS może przegrać wybory i postanowili się zabezpieczyć, ponieważ w okolicach Andrzeja Dudy. Jest kilku bardzo wysoko postanowionych, postawionych i nawet w czynnej służbie. Niektórzy są poza, ale niektórzy są w czynnej służbie oficerów wywiadu. Ja przypomnę jednego, który się, którego się ujawniono nieco powiem, przypadkiem, żeby mi ktoś nie stawiał zarzutu, że dekonspiruje. Więc takim człowiekiem był pan profesor Muczyński, który się okazał być po prostu doradcą nieformalnym prezydenta. Andrzeja Dudy, który dziś siedzi w Trybunale Julii Przyłębskiej, a jest, uwaga, byłym oficerem prowadzącym Julii Przyłębskiej. Tu dochodzi do takiej zabawnej i nieśmiesznej, trochę nawet, znaczy zabawnej, śmiesznej i nieśmiesznej, szanowni Państwo, sytuacji, w której bo on jest w konflikcie z Julią Przyłębską, ale koncepcja taka, że Trybunałem rządzi facet o przeszkoleniu wywiadowczym. No to ja nie muszę mówić, co taki człowiek, który jest bez wątpienia inteligentny. Ja dosyć dobrze go kojarzę, ponieważ on był publicystą działu Tygodnika wprost. Ja czytałem jego teksty redagowane, które podpisywali z Krzysztofem Rakiem, innym publicystą, też specjalistą od Niemiec. Oni pisali bardzo dobre teksty w tym sensie publicystycznym. Ja nie oceniam ich wartości merytorycznej. To była generalnie ciągła jazda po Niemce, po Niemcach. To była sytuacja taka dosyć o tyle z mojego punktu widzenia jako... Szefa działu. Mi to akurat te teksty wrzucał Stanisław Janecki i to była tak zwany oblik. Natomiast te teksty miały tylko jedną wadę one były po prostu monotematyczne. Natomiast to jest ten jeden z oficerów wywiadu, który się plącze u Andrzeja Dudy, ale proszę mi wierzyć, że ich jest. Ja się doliczyłem siedmiu na zapleczu, wysokich rangą, którzy, z których część jest czynna i część prowadzi politykę. Bo ja im zresztą powiedziałem osobiście, w takim sensie, że no nie, nie, nie na spotkaniu jakby się obserwacja tego, ale po prostu mamy komunikaty. Więc wysłałem do nich informację, że uważam, że czynni oficerowie wywiadu, którzy prowadzą politykę kreowania nowej głowy państwa, to jest jakaś pomyłka. To, to, to tak nie powinno wyglądać, dlatego zapowiedziałem, że razem z Tomkiem będziemy im sypać po prostu ten piasek w tryby, jak to ktoś ostatnio popularyzuje, tudzież wbijać kij w szprychy. Więc wie Pan, to jest pytanie sobie, jak z tym se poradzić. Panie redaktorze, to, to Pan porusza, to dotyczy zupełnie innego programu. Pani redaktor Miziołek hmm. napisała ostatnio coś, co tak jak nawet cytując, że Tusk obiecał Obiecał Kierwińskiemu prezydenturę Warszawy, dlatego Kierwiński wrócił. Abstrahuję od tego, czy to jest prawda, bo mnie to nie interesuje, czy to jest prawda. Ale ten artykuł pokazuje i napisałem, że po pierwsze prezydenta wybiera naród, a nie to, że ktoś komuś może obiecać tą prezydenturę, bo prezydenta Warszawy, jak i nie tylko Warszawy, wybiera naród. Co zrobi naród? Oczywiście to jest kwestia, którą również poruszył, bo dzisiaj ktoś tam napisał również na temat. A kto tak powiedział pięknie? Aha, a pani Monika Mesuret. Też jedna z noc na zmianę. Nas czołowych tych wszystkich internetowych guru, Pablo Moralesowaniem, że e, e, mamy jeszcze konstytucję i nie zawahamy się jej użyć bezpośrednio. Tak, oczywiście, tylko musicie ją wydrukować na grubym papierze w dużym formacie i w okładkach. Twardych, żeby przywalić w łeb tą konstytucją, po prostu, bo inaczej się nie da na tej zasadzie. Ale tu jest problem. Problem to jest konstytucja, ale o zmianie konstytucji to w tej chwili nie ma co marzyć, bo problemem jest ten śmieć, który się nazywa konstytucją. O, za to też mogę zostać skazany przecież, prawda? Jak to śmiem tak używać? No nie, to spokojnie. Jak... To, co pan powiedział o służbach, o służbach specjalnych, tak, oczywiście. Pisz do tego dążył. Kamiński z wąsikiem prze... Ja byłem tego świadkiem w 2015-16, w jaki sposób te służby przejmowały różnych ludzi. A pan myśli, że kto mnie pytał od prezydenta, już nie będę mówił kto, na temat, żeby na temat jakie mogą być materiały kompromitujące na kuki sugerując, że chodzi o pedofilię. Taki jeden. Od prezydenta Andrzeja Dudy. Tak, pogoniłem go wtedy totalnie. Pogoniłem. Później na jednym z wieczorów autorskich ten... Ktoś, no pan jest tylko artystą, pan nie może być politykiem. Usłyszałem, usłyszał, powiedział publicznie. Tylko tyle. Na jeden z wieczorów autorskich, w 2006, to było w 2015 roku, na jednej z moich książek. Bo powiedziałem, że ja w to nie wchodzę. Od samego początku było tylko i wyłącznie szukanie haków. Materiałów Ezbeckich, różne rzeczy, tylko to, bo po to im to jest potrzebne. Ale tak stworzyli przez 8 lat Polskę, z którą się zetknął Donald Tusk, której tak prawdę mówiąc, chyba do końca nie spodziewał się, że ta Polska taka będzie. Ja ostrzegałem, mam czyste sumienie. I teraz mówię: chcecie obronić tę Polskę, chcecie stworzyć normalną Polskę, ponieważ tak się składa, że w większości młodych ludzi w tej chwili serdecznie wisiał materiały Ezbeckie, te wszystkie rzeczy autentycznie. I to jest prawda. To już tyle lat minęło, dajcie sobie z tym święty spokój. E, święty spokój chcą mieć normalne, spokojne życie, a więc do Was należy, młodzi ludzie, pogońcie tych starych dziadów, ale pogońcie również swoich sprytne, kinie, sprytne areczki, sprytne kingi, sprytnych różne, takie różne, takie różne posłaneczki i posłanki i, posłań, i posłańców, którzy będą, którzy na Was za Wasze pieniądze gadają. Głupoty i na Twitterze, i w Sejmie. I nic z tego nie wynika. Pamiętajcie, powiedziałem, nadszedł czas, żeby wesprzeć Donalda Tuska. Teraz nadszedł ten czas. Nie w 2000, nie 2015 października 2023 roku. Teraz właśnie nadszedł czas. Nadszedł czas, byście wyszli, byście pokazali, że jesteście siłą. Autentycznie, że jesteście siłą, że potraficie że to wy. Że to wy go wybraliście i wy go możecie obrodzić. To trzeba uświadomić również Donaldowi Tuskowi, że koledzy są, że koledzy wbiją mu nóż w plecy. I tak jak już mu raz bili, i to zrobią. I to zrobią, to widać, a już na pewno koalicjanci. To już na pewno koalicjanci. I to jest teraz decyzja Donalda Tuska, czy do niego to dojdzie, czy nie. Przecież on nie prowadzi swojego profilu. I śmieszą mnie, jak ktoś pokazuje, o, Donald Tusk mnie obserwuje, jestem dumny, jestem zaszczycony. Ja bym, jak mnie Donald Tusk obserwował, bym napisał, rany boskie, ja już się boję, już przyszykuję się do więzienia. Jakby zaczęły mnie obserwować ci, którzy mu ten profil prowadzą i doprowadzają do sytuacji, w której rzeczywiście kompromitują faceta. Tak samo jak ci, którzy piszą na tym, że Bóg nam zesłał Donalda Tuska. To jest obrzydliwe. To jest niczym się nie różni od schodów Kaczyńskiego i od tworzenia z Kaczyńskiego tego, więc dajcie spokój. Ja nie rozumiem tego wszystkiego. Ja rozumiem, że y, powiedziałem, dlaczego poparłem Donalda Tuska i tylko Donalda Tuska, bo na pewno nie PO. O PO myślę to samo, co o PiS, PSL, SLD i całej tej reszcie. Konfederacji i tak dalej. Ale, Ale y, i jak na razie to jesteśmy chronieni przed najgorszą tragedią, która nas czeka. I jeżeli Donatus upadnie, jeżeli zrobią go w prezydenta, bo zrobią go, bo chcą go zrobić w prezydenta, to nie wtedy będzie ten. A z tym Andrzej, Ciakiem. to chyba nie po raz pierwszy zresztą tak jest, że służby chcą wybrać prezydenta. i Trzeba to po prostu neutralizować. I zastanawiam się, dlaczego tak wielka grupa ludzi, która poparła Zwykłych, normalnych ludzi nie potrafi wybrać i wskazać własnego kandydata. Dlaczego? Nie potrafić. Dlaczego? Dlaczego nie znajdziecie jakiegoś XY uczciwego? Nie ma w tym kraju, wśród tych 13, czy 14 czy 15 milionów ludzi, nie ma żadnego uczciwego człowieka, który byłby prezydentem? Zastanówcie się. A co ja tam sobie mogę mówić? Tyle tylko, że mogę sobie pogadać u Pana. No właśnie. Szanowni Państwo, to, to ja, ja tylko przypomnę, jutro pogadamy o cholubie, szanowni państwo, fenomen czytelniczy pana pułkownika Piotra Wrońskiego. No i, ja, szanowni państwo, idzie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, więc trzeba się śpieszyć, bo w przyszłym tygodniu pewnie trzeba będzie zamówić kolejny nakład, bo już zbliżamy się do drugiego tysiąca z tego Pierwsze 1500 zostało sprzedane błyskawicznie, a z, drugiego tysiąc, z drugich 2000, które, Szanowni Państwo, zmierza do nas, rozeszło się już prawie 1000. Więc, Szanowni Państwo, drugi nakład choluba nie pobędzie z nami długo, więc kto jeszcze nie ma, to polecam. Szanowni Państwo, to książka szpiegostwa i zabijania, jak twierdzi autor o tym zresztą pogadamy jutro. A my, szanowni państwo, ja jeszcze tutaj polecam historię bez cenzury. W dobrych kioskach, w dobrych empikach mój tekst pod tytułem: "Pod tytułem O gangach w powstaniu warszawskim, temat tabu, temat przestępstw w czasie wojny. Bardzo niechętny. Akurat na czasie, bo dziś jest 85. rocznica podpisania kapitulacji. Jeszcze nie. Oni podpisaliśmy 4 października. Ale nie, nie, tutaj jest, zaczęły się dzisiaj rozmowy. To może zaczęły się rozmowy, ale 4 października jest. 63 dni, szanowni państwo. Jak pamiętam, ja zawsze nie mogę wybaczyć twórcom Powstania Warszawskiego jednej rzeczy, że wszyscy twórcy Powstania Warszawskiego przeżyli Powstanie. Zamordowali miasto i Zamordowali miasto i, ponad 200 tysięcy, tysięcy ludzi, ludzi. 200 tysięcy ludzi, a na końcu mieli czelność jeszcze przeżyć. Gdyby mieli jakąś odrobinę e, honoru, e, bo od bo honoru to wzięliby spluwy i po prostu zginęli z tymi dziećmi, które posłuchali. No, och, od kogo pan żąda? A ja, szanowni państwo, no to uprawiamy taką orkę na Ugorze. Polecam kanał Jan Piński o historii, a państwu i gościowi mówię do zobaczenia. Do zobaczenia.